Siemanko. Siema. Widzowie, witamy serdecznie w kolejnym piątkowym odcinku. Co tam u Was? Piszcie w komentarzach. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze. Weekend się zbliża małymi krokami. Dużymi. Dużymi. Dużymi krokami się zbliża weekend. Bo jest gdzieś około godzina 9, 9:10, dokładnie nie wiem. Pogoda dzisiaj jest lepsza, słoneczko świeci. I dzisiaj zobaczymy, ile urosła papryka od tamtego tygodnia, bo dzisiaj będziemy mierzyć planta. Tak. Pamiętamy, w tamtym tygodniu ile miała? 50 cm. 50 cm, czyli miała pół metra. I zobaczymy, jak szybko papryka urosła. Ile tak. To znaczy, nie jak szybko, tylko jak, ile centymetrów w tydzień, nie? Tak, tylko bierzcie pod uwagę to, moi drodzy, że w ogóle nie było słońca. W ogóle nie było słońca. Dzisiaj go zmierzymy. Dzisiaj słoneczko zaświeciło i ma prawdopodobnie przez cały weekend świecić. Więc zobaczymy w przyszłym tygodniu, ile ona pójdzie do góry i zobaczymy w tym tygodniu, ile poszła do góry. Będziemy mieć porównanie bez słońca, ile ona poszła i ze słońcem, ile poszło. Najlepiej będzie, jak przyniosę z domu kalendarz i będziemy sobie zapisywać w dzień, który mierzyliśmy, ile centymetrów urosła. Ile centymetrów i to zrobimy od następnego piątku. Teraz ma 50 cm, zobaczymy ile teraz ma. W tamtym tygodniu miała 50 cm, zobaczymy ile teraz ma i od następnego tygodnia zapisujemy. Tak. Czy chcesz coś jeszcze dodać, O'Hara, na początek? Jakieś plany na weekend? Co, plany? Jak będzie słoneczko, no to oczywiście gdzieś na dworze będę biegał, albo na miasto gdzieś się wyskoczy. Ja to biorę koc i jadę nad wodę. Bo no trzeba, no kurde, trzeba korzystać póki jest, bo nigdy nie wiadomo, kiedy znowu wyjdzie to słońce, nie? Nieważne. W tamtym roku o tej porze to była śnieżyca w Holandii. Tak. Było na dachu pełno śniegu. Zobaczcie sobie film z tamtego roku, jako ze stycznia, śnieżyca na szklarni. Bo dostałem też taki komentarz, że ludzie się pytali, co by się stało, jakby spadł śnieg, nie? Tak jest. To tam mniej więcej tłumaczymy, o co chodzi, a po drugie wszystko jest kolosalnie ubezpieczone. Dokładnie. Poza tym, jak wiecie, na niektóre szklarnie tam wtedy oberwały, ale nasza przetrwała z tego względu, że w tym momencie jest ciepło na szklarni, więc te szyby, wszystko jest nagrzane, więc też śnieg topnieje z tego i to po prostu spływa, nie? Więc lipy. Dobra, nie. To myślę, że przechodzimy do regułki, czyli wszystkich nowych widzów i osoby, które nie subskrybują, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Tak jest. Zostawcie też łapkę i mile widziane i mile czytane komentarze z Waszej strony. Także do tego, do tej aktywności jak najbardziej, drodzy widzowie, Was zachęcamy. A tymczasem idziemy zobaczyć, ile urosła ta bestia. Jo. I tutaj musiałem jednego planta zlikwidować. Możecie sobie zauważyć, rośnie on już tyle tygodni, w porównaniu do tych jest malutki. Zobaczcie, tu jest taki obok ładny, kwiatki ma wszystko, a ten nie ma nic, żadnych kwiatków ani nic, także taki jakiś niedorobiony, jak to się mówi, nie? Nie wypalił po prostu, nie rozwija się dobrze i trzeba go wymienić, także tego kosimy, on jest do wyrzucenia, trzeba go złamać w pół, zaraz go wyniosę i na jego miejsce wlatuje nowa sadzonka, która mam nadzieję będzie rosła równo z kolegami. Jak widzimy, planta, który, tak jak mówię, jest, nie rośnie dobrze, nie ma kwiatków i dziwnie wygląda, to od razu, póki mamy jeszcze te rezerwy, to od razu śmiało trzeba wymieniać bez zastanowienia. Nawet jak nie jesteśmy pewni, a uważamy, że jest jakiś podejrzany plant, to też mamy go od razu wymienić. Takie mamy polecenie z góry. Ale piękną pogodę dzisiaj mamy, nie, O'Hara? Elegancko, normalnie, a się gęba cieszy. Dzisiaj chyba będzie słońce. Niby ma być przez cały weekend. Zlikwidowany. Zobaczcie. Kurczę, no. Aż się gęba cieszy, nie? Coś pięknego. No, dawno nie było. Normalnie, aż nie umiem się doczekać, kiedy wybiegnę na dwór. Dobra, jedziemy coś przekąsić. Oczywiście. Dobra, jest. 6, 7, 8, 9, 10, tral, czwarta, nie? Raz, tak. 2, 3, 4. Zobaczymy. To jest trzecia. Trzecia czy czwarta była? Trzecia albo czwarta. No która jest z tych dwóch na pewno? No to idziemy. Ja tą odczuję, ty tą. Jest zaznaczone. Musi być napis Pinky Holland, nie? Tak. Mam nadzieję, że się nie odkleił. I zaraz zobaczymy. Oby nie, mordo. Gdzie to było? Jest u ciebie? Nie. Jeszcze nie widzę. Jeszcze też nie widzę. Aż tak daleko? Ale nie powinno być tak daleko. My tak daleko nie zaszli. Czekaj, no. Gdzieś to tu na pewno musi być. Nie, za daleko my zaszli. Za daleko, nie? Za daleko. Czekaj, bo to coś mi tu nie pasuje, mordo. Na pewno nie byliśmy gdzieś tak w połowie? Widzę tak daleko, bo my zaszli. Idę dalej jeszcze, zobaczyć, ale
U ciebie nie ma, ta? No nie widziałem. No musi to być, kurczę, pieczone. Dobra, czekajcie. Przejdziemy jeszcze raz szybko. Co? Szybko znajdziemy, bo. Szybko znajdziemy i zaraz do was wracamy, bo zobaczcie, co się dzieje. Awaria. No i jest problem, właśnie żeśmy ten. Włączyli stary film z tamtego filmu naznaczony. I jesteśmy w tej rajce, czwarta w dziesiątym tralu i raz, dwa, trzy, koło czwartego słupa to było. I ta naklejka była gdzieś tu. I albo ktoś ją nam odkleił, albo odpadła, ale dziwne jest to, bo w ogóle jej nigdzie tutaj na ziemi nie ma. Nie ma śladu. Także no nie wiem, czy ktoś jej nie odkleił czasem. Mógł ktoś odkleić, a również mogła wpaść do tej rynienki tu i jak poszła woda, to ją mogło ściągnąć, no. No też, kurde, tak ale jaja. Dobra. Nic, będziemy musieli jeszcze jedną nalewkę zrobić. Dziesiąta trala, raz, dwa, trzy, czwarty słup. Tak. I drugi plant tutaj liczy. Czyli ten, no. To było gdzieś mniej więcej tu, nie jesteśmy pewni na 100%, ale mniej więcej one są tego samego wzrostu. Ja przyniosę marker i markerem po markerem podpiszemy. Nie, czy ktoś tam odkleił. Bo kurczę, wiecie, pietrzone, co wiecie, się dzieje. Wiecie, drodzy widzowie, jak to jest zimne, chłodne, jest to lekko wilgotne w nocy, możliwe, że ten klej się odkleił, ta naklejka po prostu tu spadła, stąd woda wypływała i to naklejka może porwała i po prostu spłynęła do kanału już, no. No niestety, no ale... No ale jesteśmy w ciężkim szoku. No szok, szok. Trochę przeszliśmy tej szklarni. Ale znaleźliśmy, to jest ten sam plant. A w przyszłym tygodniu po prostu go jeszcze raz zaznaczymy. Dobra, i bierzemy największy czubek. 65 można powiedzieć. 65, czyli 15 cm w tydzień. Bez słońca. 15 cm w tydzień bez słońca. Teraz trzeba go dobrze zapamiętać. Tak. Raz, dwa, trzy, czwarty słup. Drugi gdzieś, plant. Tak, tak. Czwarty słup, drugi plant, pamiętajcie. Dziesiąta trala, czwarta rajka. Dziesiąta trala, no. Ty, ale nigdzie tej naklejki nie ma. Właśnie już patrzę na ziemię, ale. No, albo dzieciaki, jak robiły w sobotę po złości. Tak, ktoś ale żeby kto tak znalazł, nie? Chyba, że film oglądali. No właśnie, no. A... Ale to i tak nie by nie zrozumieli. No ale to też bez sensu. No, możliwe, bo, że ktoś wiecie, jechał i ściągnął. W sobotę przychodzą szkolniaki, takie dzieci pracować po 14-15 lat, oni też tam nasze filmy nieraz oglądają. Tak, no. Ale wątpię, żeby mi się chciało szukać tej naklejki i ją nam odkleić. Nie, oni nawet by nie rozumieli, że gadamy 10 tral, rajka ta i ta, wiesz, tego by nawet nie zrozumieli. No ale nie ma, no nic, trudno, nic się nie stało. Ważne, że to jest ten sam plant. Przejrzeliśmy filmik, żeby do tego no mniej więcej, ja mam nadzieję, że to jest ten sam, ale. Tak, no nie no, przy czwartym na filmie. W najgorszym wypadku będziemy już kurczę ten, nie? Markera weź na następny i po prostu zapiszemy na całej macie, żebyśmy się już nie pogubili. Ale na pewno to jest ta trala i jest to te miejsce, gdzie byliśmy. No trudno. To jest ten czas. Słuchajcie, właśnie dobiła godzina 12 i to oznacza, że mamy koniec dnia dzisiejszego, koniec dniówki. Tak jest. Także idziemy do szatni, trochę jeszcze pogadamy i dzisiaj taki film na spontanie, jak co dzień. Tak, a jutro zapytań. Jadę do Ochary i coś nagramy z rana fajnego. No, mamy oczywiście pewien pomysł, także jutro może w południe, koło 13-14 będzie taki vlogowy odcinek. Także czekajcie na to. Dobra, idziemy do szatni, bo dzisiaj mamy koniec o 12, drodzy. O 12, no fajnie. Życzę wam, żebyście też tak każdy piątek kończyli. Chociaż to nas podejrzewam, że jest ostatni. Tak, już za tydzień będzie normalnie. Za tydzień już będzie normalnie. Kwiatki mamy podlane, wszystko zrobione, także zaczynamy weekend. Tak jest. Yeah. Ale cicho, nie? No, o, cicho. Jaki rowerek holenderski. Ty dawaj, przyjedź na tym rowerze. Się chyba połamie pod moją wagą. Nie, no, har. Do roboty jakim byś nie jeździł? Nie, yeah, daję radę, człowieku. Czekaj, jedź dalej. Nie da rady. Delikatnie. Ja to na niego usiądę, to się na bank zawali, kurwa, z moją wagą. Nie, ci powiem, że stary, ja 9 dyszek na liczniku. Dobra. Wolę nie ryzykować, bo nie, to jest od wnuczka, od naszego szefa. Tak, wytrzyma, tylko te kółka mogą się trochę zgiąć, a tu nie ma problemu. Dobra, także zaczynamy weekend. Tak, mordeczki. Jedziemy do domu i ten, w przyszłym tygodniu będą już nowe prace, bo będziecie chyba zaczynać wiązać sznurki do plantów, także pomału będą się robić coraz ciekawsze odcinki. W tym tygodniu pokazaliśmy wam wszystkie prace, jakie wykonaliśmy, wszystko zostało zrobione. Praktycznie szklarnię przeszliśmy trzy razy. Tak, trzy razy prawie, no.
No i tyle. I zaczynamy kolejny weekend. Szybko, nie? Dopiero sobie poniedziałek, a już mamy piątek. Leci, nie? Tak leci, zawsze gadamy, że o, tu poniedziałek, zawsze tak się myśli, o kurde, ale poleci ten tydzień, a tu ciu, już piątek, 12, już się idzie do domu, nie? Oby ten weekend trwał jak najdłużej. No, także spadamy na chatę i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Miłego. Yo.